I ponownie jesteśmy w Champions Club. Dzisiaj teraźniejszość splata się z historią. Przed chwilą widzieliśmy zwycięską walkę Polaka w turnieju imienia Feliksa Sztama. A ja mam przyjemność siedzieć koło wielkiej legendy polskiego boksu. Zbigniew Pietrzykowski, czterokrotny mistrz Europy, rekordzista, jeśli chodzi o złote medale mistrzostw Europy w ogóle. Zbigniew Pietrzykowski, wicemistrz olimpijski z Rzymu, gdzie stoczył porywającą, historyczną, legendarną walkę z Cassiusem Clayem, Vel Mahomedem Alim, potem legendą boksu zawodowego. Panie Zbyszku, chciałbym zapytać przede wszystkim, Feliks Sztam, wspaniała postać. Kiedy pan walczył, on stał w narożniku, on przygotowywał, on był trenerem, on był selekcjonerem tej kadry. Gdybyśmy wrócili na chwilę pamięcią do tej chociażby walki finałowej z Rzymu z 1960 roku, czy pamięta pan, co mówił panu w trakcie tej walki Sztam? Jakim on był sekundantem? No więc to jest dosyć chyba najtrudniejsza rola była Sztama w tej walce, jako że ten przeciwnik nie stwarzał dużego polu możliwości, dużej manipulacji, jakiegoś rozwiązywania korzystnego walki. Dlatego ta sytuacja mogła, powiedzmy, rola Sztama była w pewnym sensie ograniczona. No, ograniczał to. A kiedy rola sekundanta jest w boksie kluczowa? No jest faktem, że sekundant jest ważnym argumentem w walce, pod warunkiem, że zawodnik jest dosyć dobrze przygotowany. I wtedy nawet korzystając z pewnych uwag, nie mając do nich przekonań, to na własnej skórze odczułem, można było to, co mi sekundant powiedział, nie przyjmować, nie starać się zastosować do tego, ale potem się okazało, że coś takiego wychodziło i była sytuacja, gdzie właśnie te niejednokrotnie jakieś drobne uwagi mogły decydować o dalszym kolejce. Warunek podstawowy trzeba było być w świetnej formie. To jest zasadnicza sprawa. No, jeżeli grunt się pali pod nogami, wtedy tonący się brzyd trzyma. Tak. Pan często był w tej znakomitej formie, stąd te sukcesy, stąd te tytuły, stąd złote medale. Proszę powiedzieć, czy pan kiedyś po latach spotkał się z Mahomedem Ali? Gdzieś po tej walce? Czy miał pan taką okazję? Tak, miałem taką okazję. Był taki okres gdzieś po 20 latach właściwie od naszej walki, kiedy on po raz drugi zdobył mistrzostwo świata. Zorganizowany we Włoszech był festiwal filmów sportowych. Między innymi film sportowy o jego karierze tam był też, występował w tej filmie. No i organizatorzy chcieli, żeby on przyjechał na ten festiwal. A on zastrzegł sobie, że może przyjechać pod warunkiem, że spotka się ze mną. Spotka się w towarzysko ze mną. No już ja wtedy nie byłem czynnym zawodnikiem. On święcił triumfy, był legendą już, jego legenda rosła. W jakiś taki bardzo sympatyczny sposób się spotkali. Wymienialiśmy jakieś wspomnienia, jak to było, no ale ciągle mi brakowało to, że wolałbym rozmawiać z nim, nie jest jako zwycięzcą moim, a z odwrotnej pozycji. Ja nie bardzo umiałem rozmawiać z przeciwnikami, którzy ze mną wygrali. No bo częściej pan wygrywał, pan był do tego niejako przyzwyczajony. Panie Zbyszku, my pokazujemy tu i boks zawodowy, i boks amatorski. Przed chwilą turniej imienia Feliksa Sztama, za chwilę gala boksu zawodowego. Proszę nam powiedzieć, na który boks pan chętniej patrzy, który pana bardziej interesuje? To zdecydowanie panu powiem, na każdy boks, który jest w dobrym wykonaniu. Tak się składa, że obojętnie, czy to jest boks zawodowy, czy boks amatorski, może być i słaby, i bardzo dobry. Nawet teraz więcej okazji mamy do oglądania boksu zawodowego, ale podejrzewam, że oglądamy nie ten najlepszy, nie zawodników nie najlepiej wyszkolonych i w związku z tym jest pewne rodzaj jakaś niedosyt. Bo tutaj troszeczkę, powiedzmy, ci czempioni byli, którzy przyjeżdżają do Polski, no prawda, tutaj można by im zarzucić, że oni za szczęście się urodzili, jak on ma 42 lata, no to co to może być za szybkość reakcji? Za bokser
o co tu właściwie chodzi. Panie Zbyszku, ogromnie panu dziękuję. Proszę pozostać z nami. Zapewniam pana, że my w Wizji Sport będziemy starali się pokazywać te najlepsze walki zawodowe i oczywiście też te bardzo dobre walki w boksie amatorskim. A teraz chciałbym pana i państwa zaprosić na nieco koszykówki. Koszykówka to jeden ze sportów, który w Wizji Sport będzie pokazywany bardzo często. Nasza drużyna narodowa między innymi również, a więc popatrzmy na koszykówkę.